Znajdujemy się przed siedzibą radiowej Trójki na ulicy Myśliwieckiej, gdzie dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert z okazji 50-lecia stacji. Zagrają Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing. To nie prima aprilis. 1 kwietnia radiowa Trójka skończyła 50 lat. 50 lat tego programu, który ukształtował pokolenia inteligencji w Polsce, który kształtuje, mam nadzieję, gusta muzyczne w Trójce, który kształtuje, mam nadzieję, gusta ekonomiczne, polityczne, jakie jeszcze moglibyśmy sobie tutaj wymienić, to jest wielki zaszczyt być członkiem tego zespołu właśnie w tym momencie. No nam się trafiło to wielkie szczęście, że jesteśmy w tym momencie, w wieku 50 lat, w programie trzecim i spotykają nas takie splendory, ale to jest 50 lat sztafety niewiarygodnej, z niewiarygodnymi nazwiskami, przed którymi po prostu chylę czoła i jestem dumny, że mogę się znaleźć w tym gronie. Audycje Trójki ukształtowały też Macieja Maleńczuka. Gwiazda wieczoru wspomina złote lata stacji. Puszczałem znany utwór. Po pierwsze, puszczali go do końca. Nie zabijali go dżinglem. Po drugie, po zakończeniu utworu wychodził speaker i mówił: wystąpił ten i ten, Dave Brubeck, w składzie takim to a takim, wykonali taki to a taki utwór, nagrany w takim to a takim roku przez taką i to i taką wytwórnię. Ja to wszystko nagrywałem na kasety, miałem cały czas przygotowany recording i dzięki temu zawsze wiedziałem, kto gdzie gra, kto z kim gra i do dzisiaj czytam płyty. I raz ze wszystkim bardzo dokładnie czytać płyty, żeby ktoś nie myślał sobie, że utwór typu Ostatnia nocka to jest mój kawałek. Koncert nie był jedyną atrakcją jubileuszu. Wydarzenia z nim związane zaczęły się już w marcu. W ubiegłym roku było też bardzo uroczyście, ale tego, co było w tym roku, to jeszcze nigdy nie było w historii Trójki. Bo spektakl, który był rzeczywiście wydarzeniem, jeszcze dziś miałam informację, że każde następne przedstawienie jest coraz lepsze. Dzisiaj była owacja na stojąco, więc na pewno się udało. No wcześniej moneta dwuzłotowa, to jest naprawdę coś fantastycznego. Teraz piękny koncert Macieja Maleńczuka, a przed nami jeszcze inne rzeczy. 3-dolarówka nowozelandzka, będziemy odsłaniali grające ławeczki w naszej alejce radiowej Trójki, także bardzo dużo rzeczy się dzieje i myślę, że z całą pewnością przebiliśmy ubiegłoroczne urodziny. Spektakl Trójka do potęgi na podstawie książki Grzegorza Miecugowa bije rekordy popularności. Oprócz aktorów Teatru Syrena grali w nim również dziennikarze Trójki. Dzisiaj grałam krwiożerczą bizneswoman w wieku około 40 lat, która ma krew w kącikach ust. Chodziłam z pejczem po scenie i waliłam nim o podłogę oraz stół. Natomiast wczoraj grałam islandzką obrończynię praw zwierząt, która chciała zmienić klimat i dlatego pragnęła przeprowadzić się do Polski. Więc role są zmienne, ale interesujące niezwykle. Role nieme, jak większość z nas. Ja miałem tę przyjemność, że prowadziłam listę przebojów programu trzeciego z Teatru Syrena, kiedy inaugurowaliśmy nasze przedstawienie Trójka do potęgi. To była trudna lista, dlatego że wiadomo było, że odwiedzi nas pierwsza para, czyli para prezydencka. A tu zawsze trudno znaleźć sposób na to, by pana prezydenta przyjąć z należytą mu atencją, a jednocześnie by to nie była taka rozmowa nietrójkowa, taka na kolanach i taka... Ja nie wiem, oceniam to słuchacze. Mnie się wydaje, że i pani Anna Komorowska, i pan Bronisław Komorowski czuli się dobrze w liście. I dobrze nam się rozmawiało. I to jest chyba jedyna lista na świecie, lista przebojów programu trzeciego, która gościła w trakcie takiego normalnego notowania listy parę prezydencką. Rynek zalały nietypowe dwuzłotówki, które rozchodzą się jak świeże bułeczki. To zasługa pani dyrektor programu trzeciego i oczywiście prezesa Narodowego Banku Polskiego, ale to był pomysł pani Magdaleny Jeton i to jest moim zdaniem rewelacja. No, czegoś w historii chyba świata nie było.
żeby wybić monetę na cześć jakiegoś programu radiowego. Ja w każdym razie, jak znam historię radia, to z czymś takim nie zetknąłem się. Genialny pomysł. Wiktor Legowicz to również człowiek, który najdłużej, bo aż 9 lat, szefował radiowej Trójce. Jak odbieram to święto? No jak każde lecie Trójki, z wielką satysfakcją, że program się rozwija, że program jest bardzo dobry, że przybywają młodzi dziennikarze, że uczą się tego zawodu, że zmienia się cała ta ekipa, prawda? I tak powinno być, no, lata płyną i to jest normalne. Początki bywają jednak trudne. Pamiętam, że temu mojemu pierwszemu pojawieniu się na antenie Trójki towarzyszył co najmniej gigantyczny nietakt, dlatego że przygotowałam sobie wcześniej to wejście pierwsze, przygotowałam sobie piosenkę, która to będzie. To była audycja wtedy nowa zupełnie, więc stres był dodatkowy, że coś nowego w ramówce, nowy człowiek spoza Trójki. No i przygotowałam sobie na rozpoczęcie PJ Harvey nagranie Down by the Water i bardzo się trzymałam tego przygotowania. Miałam zapowiedź tą pierwszą, jakąś taką niby w moim przekonaniu luźną, że no to teraz skaczemy na głęboką wodę. Nie przewidziałam jednego, że Trójka wtedy prowadziła kampanię, jak zresztą wielokrotnie później, dotyczącą bezpiecznego skakania do wody, czyli nie skakania w wodę, która jest nieznana. I dokładnie przed tym moim wejściem była na antenie zajawka mówiąca o tym, żeby nie skakać do wody, więc ja po tej zajawce od razu odezwałam się, no to skaczemy do wody, no i to było głupie. Ale człowiek uczy się na błędach. I dziś... Agnieszka jest naprawdę gwiazdą, Marceli Bon. Ma tu takie fajne. Ja mam jej okulary. To prawda.